tym, co chyba takie się... Parowa maszyna wyciągowa firmy Linke Hoffmann o mocy 1800 koni mechanicznych istnieje do dziś na terenie KWK Ignacy. Służyła ona do obsługi wówczas nowego poziomu 400 metrów. Transport węgla w ścianie odbywał się za pomocą rynien potrząsalnych, tak zwane rucze z napędem na sprężone powietrze. Węgiel na ścianach i chodnikach podcinany był wrębiarkami łańcuchowymi lub żerdziowymi na sprężone powietrze. Otwory strzałowe wiercone były wiertarkami udarowo-obrotowymi. Używano do odpalania otworów proch czarny, saletry, lignozyt, pionkit B oraz dynamit numer 1 za pomocą lądu lub spłonek. Wprowadzono na większą skalę transport liną bez końca na pochylniach i głównych drogach przewozowych, a zlikwidowano transport końmi. Kopalnia posiadała 5 poziomów wydobywczych. Natomiast od 1935 roku szyb Grundmann, Kościuszko, został jedynym szybem wydobywczym do końca kopalni. W 1936 roku zlikwidowano szyb Wera, Weronika, 250 metrów w Niedobczycach. Od tego czasu szyb Głowacki stał się jedynym szybem wentylacyjnym od 1937 roku. Na poziomie 400 metrów zbudowano nowy skład materiałów wybuchowych i zlikwidowano wszystkie składy do poziomu 300 metrów. Fireworks, I've been dreaming of. Winds that blow, now I can recall. Peaceful space, no one single noise in my head, like a bird I was.